Parę słów witając serdecznie Piotra Krajewskiego, nie po raz pierwszy w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ale po raz pierwszy w szkole doktorskiej. Chciałem tylko powiedzieć parę słów o naszym programie wykładów monograficznych. To jest dzisiaj, będziemy mieli już trzeci i czwarty wykład, którego kuratorką jest Karolina Plinta. Z czego się niezmiernie cieszymy. Jednocześnie chciałem powiedzieć, że po ciężkich walkach i mękach wreszcie wchodzą online wykłady z ubiegłego roku. Pierwszy już jest na naszym kanale YouTube'owym. To jest wykład Oli Fedorowej. Bardzo ciekawy, polecam z ubiegłego roku. Transmitowany zdalnie z jej bunkra z Charkowa. Będą też następne. Ale oddaję głos kuratorce teraz, żeby przedstawiła naszego znakomitego gościa. Witam państwa serdecznie. To już trzeci wykład z tegorocznej serii wykładów monograficznych. W ten set, ten wykład oraz następny będą poświęcone konserwacji sztuki nowych mediów, czy też sztuki wykorzystującej nowe technologie. Bo media się bardzo szybko starzeją, więc w zasadzie trzeba już mówić o nowych, starych mediach. Na, na początek zaczynamy od wykładu Piotra Krajewskiego, którego z jednej strony nie trzeba przedstawiać, ale przedstawię. Jest to kurator i autor zajmujący się sztuką współczesną i problematyką nowych mediów. Jest współzałożycielem Międzynarodowego Biennale Sztuki Mediów Wrocław i też dlatego tutaj się znajduję, no bo któż, jak ja myślałam o tym, kto może się znać na konserwacji sztuki nowych mediów, no to kto jak nie ludzie z WRO, którzy zajmują się tym tematem od 1989 roku. No to WRO ma potężną kolekcję, o którą musi dbać, więc wydaje mi się, że spotykamy się z parą naprawdę wysokiej klasy specjalistów i Pozostaje mi zaprosić na pierwszy wykład od wideo artu do cyberprzestrzeni o zachowaniu wczesnych dzieł sztuki nowych mediów. Dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło, że mogę przedstawić zagadnienia zachowania sztuki mediów w oparciu o to, co jest praktyką centrum sztuki wro i biennale. I sztuki mediów w Ro, a zatem, a zatem praktykę, która, która sięga już trzech z górą dekad. Ale też chcę od razu powiedzieć, że nie jest to praktyka ściśle konserwatorska że jesteśmy tutaj przede wszystkim kuratorami, uczestnikami projektów artystycznych. E, bardziej konsultantami e, e, najróżniejszych też projektów związanych z archiwizacją światowych dzieł e, sztuki mediów, niż e, w ścisłym tego słowa e, konserwatorami. E, ten tytuł od wideo Artu do ty, ty, cyberprzestrzeni o zachowaniu wczesnych dzieł e, e, sztuki. Nowych mediów zawiera y, y, terminy, które no, też trzeba powiedzieć, są też terminami, które być może wymagają jakiejś konserwacji, a w każdym razie wskazania ich właściwego kontekstu. Słowo wideo art odnosi się do praktyki artystów z lat 70., 80. W latach 90. używanie słowa video art właściwie powoli zaczyna zanikać. Współcześnie właściwie chyba nie ma e, e, artystów, którzy chcieliby się e, e, określać artystami, artystami by, by wideo. A zatem jest to też nazwa historyczna. Właściwie podobnie cyberprzestrzeń, choć to jest tak wieloznaczny termin, że występuje w bardzo wielu, bardzo wielu zakresach. W tym zakresie, w jakim go będę używał, to jest oczywiście pokłosie teorii cybernetycznych Norberta Wienera pochodzących z połowy lat, z połowy XX wieku. Przede wszystkim Oznaczać będzie wejście z projektami artystycznymi w nowe terytoria komunikacyjne i w nowe przestrzenie, czyli przede wszystkim to, co wiązane było z przestrzeniami e, e, wirtualnymi, w rzeczywistości wirtualnej, i z przestrzeniami tworzącej się w latach 90. Yyy, e, infrastruktury e, internetowej i działaniami artystycznymi w internecie. Sam też y, ten tytuł jest też i takim trochę wewnętrznym dla mnie żartem, ponieważ w 90, chyba 95 czy 96 roku miałem taki wykład od wideoartu do cyberprzestrzeni w Bunkrze Sztuki w Krakowie i prezentowałem wtedy najnowsze, Zjawiska. I otóż część z tych zjawisk zaprezentuję dzisiaj w kontekście ich e, e, archiwizacji. No i mamy też to o zachowaniu wczesnych dzieł sztuki nowych mediów. Ten termin zachowanie jest tutaj oczywiście też terminem wieloznacznym, bo po pierwsze jest to takie pytanie, jak dane dzieło zachowało się samo z siebie, jak zachowała się jego struktura. Jak zachowało się, jak zachowała się jego forma. E, e, ja, innymi słowy, jak zachowuje się jako pojedynczy artefakt, ale z drugiej strony budowa i struktura dzieł sztuki medialnych. Właściwie nigdy nie jest samowystarczalna. Ona zawsze odnosi się do innej do innej struktury od, do tej struktury, która ją wspiera, wspomaga struktury technicznej, która rzadko kiedy jest dziełem artystów autorów, tylko jest po prostu pewnego rodzaju rozwiązaniem dostępnym, e, dostępnym e, w ogóle na rynku a nie, na, nie tylko na rynku sztuki. No więc pomyślę, że pomyślałem, że zacznę od tego, że nie wszyscy z Państwa pamiętają takie urządzenie jak telewizor kineskopowy, telewizor, który miał, który był bryłą, który był, który był podstawowym instrumentem wczesnego wideoartu, video, ponieważ w tym czasie, w którym wideo którym art rozwija się, nie ma projekcji wideo, nie ma płaskich ekranów. Na dobrą sprawę wszystkie dzieła powstałe w latach 60. i na początku lat 70. właściwie siłą rzeczy były pokazywane na takim lub bardzo podobnym sprzęcie. Pomyślałem też, że pokażę trochę analogowych nośników, bo czyli tych, no znowu też trzeba powiedzieć, wehikułów, z którymi sztuka mediów nierozerwalnie była przez znaczną część swojej historii związana. Dzisiaj, kiedy większość dzieł może być czy jest plikami zapisywanymi, nawet niedokładnie wiemy gdzie, w chmurze, w pliku, czasami nawet nie wiemy, gdzie ten plik odnaleźć, nie jest on związany z żadnym konkretnym no, nośnikiem. Natomiast lata 80. i 90. to jest rozwój technologii. E, e, wideo opartej ciągle na taśmach, ale od taśm analogowych, idących w kierunku taśm cyfrowych. I tak mamy tutaj kasety znane, myślę VHS, kasety mini DV, które już są kasetami cyfrowymi, które pojawiły się w latach 90. DV Pro to już jest technika właściwie profesjonalna cyfrowa kasety Betacam no to jest technologia telewizyjna analogowa bardzo dobrej jakości rozpowszechniona przede wszystkim w telewizjach czasami artyści mieli dostęp również do tej technologii Betamax taki przykład krótko istniejącego krótko istniejącego Formatu i UMATIC. Ten Umatic jest niebywale istotny dla rozwoju sztuki mediów, ponieważ był to taki nośnik półprofesjonalny, nośnik, który był bardzo spopularyzowany przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale również, ale również w Europie. I teraz to jest istotne, same nośniki zachowują się różnie, bo żeby mieć zapisany analogowo, czy cyfrowo e, analogową, czy cyfrową postać dzieła, przede wszystkim musimy mieć nośnik, który nie ulega destrukcji. E, bardzo straszono, że. Kasety wideo się rozpadają, w szczególności właśnie te taśmy Jumatich. Były nawet takie przypadki, które na początku lat 2000 wzbudziły straszliwą panikę, ale trzeba powiedzieć, że z naszej perspektywy kasety wideo trzymają się nadspodziewanie dobrze. Trzymają się nadspodziewanie dobrze. Oczywiście następują rzeczy związane z taką powiedzmy sobie też erozją zapisu magnetycznego. Pewnym, pewnym rośnięciem czy, czy jakby maleniem poziomu sygnału w stosunku do, do, do poziomu szumu, ale nie są to jakieś bardzo, bardzo dramatyczne zmiany. Poza tym większość tych kaset w wypadku naszej kolekcji, ale także w wypadku bardzo wielu jakby tych instytucji, które. Rozpoczynały jako dystrybutorzy by, by, sztuki mediów, one bardzo szybko zostały kopiowane na lepsze nośniki i już gdzieś na przełomie lat 90. i 2000 digitalizowane. Czyli w wypadku akurat dzieł, większości dzieł wideo powstałych na, na taśmach, generalnie rzecz biorąc, nie ma jakiejś wielkiej. E, nie ma jakiejś wielkiej obawy ich utraty. Bardziej chodzi o to, żeby, żeby, żeby kopie dzieł, które są często rozpowszechnione na całym świecie, po prostu spróbować zlokalizować taką kopię, która jest najlepsza, która najlepiej się by zachowała, po to, żeby stała się potem kopią wzorcową dla dalszych digitalizacji. Teraz ten termin wideo art pokazuje trzy pierwsze publikacje, które się ukazały na temat wideo, które w ogóle używają tego, te, tego słowa, te, tego terminu. Ta środkowa to jest właśnie publikacja wydana przez. Ira Schneidera i Beryl Korot, dwoje bardzo ważnych artystów wideo, wydana w roku 76. I możemy mówić, że ten rok 76. to jest rok, w którym na pewno termin video art już istniał. Wcześniejszy po pokazuje katalog Nam June Paika z Everson Museum of Art w Syracuse, który jest, który który się nazywa Video and Videology i pokazuje bardzo interesujące daty. Pike w tym 73 roku swoje dzieło, tutaj widać, datuje jego początek na rok 59, czyli jakby bardzo wcześnie. No i również amerykańska książka wydana w 78 roku, zbiór bardzo jakby takich interesujących esejów na temat nowych artystów wideo. Ja teraz taką z tej książki Video Art chcę pokazać stronę poświęconą wówczas już znanemu artyście, który nazywa się Peter, Camp, Peter Campus. I właśnie od dzieł Petera Campusa chcę rozpocząć. Double Vision to jest popatrzmy tutaj sobie. Nie wiem, czy możemy mieć dźwięk tutaj. Ale nie słyszymy. To znaczy, zaraz, zaraz zobaczymy. Już powinniśmy jakiś drobny szum tutaj by słyszeć. No, w każdym razie, e, chodzi o to, że to są prace zrealizowane za pomocą pierwszego sprzętu wideo, jaki dotarł w ręce artystów, który nazywa się Portapak. Który miał zapis mniej więcej 200 linii, wideo, cały ekran był podzielony na 200 linii. Innymi słowy, można powiedzieć, że w, że w, w pionie było to, było to rozdzielczość 200 punktów i około 300 punktów horyzontalnie czyli bardzo, bardzo niewielka. Widzimy oryginalnie zachowany obraz kampusa. To jest rzecz, która składa się, dzieło, które składa się z siedmiu części i pokazuje też, że artysta dysponujący dwoma. Yy, yy, kamerami porta podłączonymi do miksera po prostu w jakiś sposób dokumentuje swoją obecność i przestrzeń. Jednocześnie dzieło to dokumentuje, że artysta nie umiał montować i yy, taśmę wideo potraktował tak jak taśmę wideo, przecinając ją i sklejając. I stąd widać tutaj, stąd widać te zerwania, które się, po, które się pojawiają. I teraz pierwszym pytaniem. W momencie, w którym Video databank przystąpiono do rekonstrukcji tej taśmy, a było to pod koniec lat 90., akurat byłem tam wtedy na, na stypendium, Podstawową, podstawowym pytaniem było, czy te błędy artysty usuwać, montując teraz, czy czyścić dzieło, czy je, czy je zostawiać. No, y Szczerze powiedziawszy, byłem zdumiony, jakby rozległością tej dyskusji, bo z mojego punktu widzenia wydawało mi się, że absolutnie to jest dzieło analityczne, które pokazuje, jak wyglądało dane medium, ale też jest w nim zawarta jakby świadomość artysty i że ona jest częścią tutaj bardzo istotną dla, dla, danego, y, y, dla danego dzieła. No, tu widać właśnie, te, tu właśnie widać te zerwania związane z przecięciem taśmy i sklejeniem jej po prostu dokładnie tak, jak taśmy, dokładnie tak jak taśmy filmowej. Pytanie tutaj można by generalizować w ten sposób również, czy jak zachować oryginalne jakości dzieła? Co jest oryginalną jakością dzieła? Co jest jakością przypadkową. Co jest historycznie ważne, co jest historycznie przypadkowe. To jest też myślenie pomiędzy takim jakby solennym skupieniem się na jakościach materiału, a tendencją do jego cyfrowej idealizacji. I o tej idealizacji będę mówił za chwilę. Tak, przy okazji, tutaj włączyłem jeszcze jeden poważny wykres. Jest to jedyny wykres, jaki będę, jaki będę pokazywał. On pokazuje rozdzielczości. Pokazuje rozdzielczości i popatrzmy, że ta rozdzielczość pal, która tutaj, czyli ta roz, po podstawowa rozdzielczość telewizora, klasycznego te, te, telewizora. Z lat analogowego. Wynosi 758 punktów na 576. I teraz popatrzmy, że dzisiejsze, że, że dzisiejsze HD wynosi po prostu dwa razy tyle, że Full HD to już jest w ogóle znacznie większa rozdzielczość, a 4K. Jest rozdzielczością po prostu niebotycznie zwiększoną. I tutaj, w momencie, w którym zastanawiamy się nad tym, co jest, co jest też standardem rekonstrukcji dzieła, jest oczywiste, że musimy również wybrać odpowiednią rozdzielczość ponieważ dla wielu dawnych zrealizowanych w niskiej rozdzielczości dzieł byłoby katastrofalne, gdyby przenieść je w nową, e, dużą e, 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 rozdzielczość. Kolejny przykład, jaki chcę pokazać, może się uda z dźwiękiem, to jest yy, wariacje na temat Mondriana, Jarosława Kapuścińskiego, artysty yy, polskiego, kompozytora, Obecnie profesora kompozycji audiowizualnej na Uniwersytecie Stanforda. Jednego, jedne, chyba pierwszemu polskiemu, jakby to powiedzieć, kompozytorowi, wy, 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 wykształconemu, powiedzmy, jako klasyczny kompozytor, przyszło do głowy komponowanie audiowizji, współcześnie interaktywnych utworów audio, audiowizualnych. To jest jego pierwsze dzieło zrealizowane we Francji w roku audiowizualnym w roku 1992. W Instytut National Audiowizual testowano software komputerowy z nowym komputerem, i dzięki rekomendacjom wielu ważnych artystów, Jarosławowi Kapuścińskiemu, udało się tam wykonać dzieło. Spójrzcie fragment tego, tego dzieła. Popatrzymy. O. To są wariacje na temat Mondriana. Od razu rozpoznajemy, że, że te struktury mondrianowskie są tutaj punktem wyjścia. Kompozycje są różne, dosyć takie też i konkretystyczne. Oglądaliśmy, o przepraszam, oglądaliśmy pracę z 1992 roku i jej nową realizację z roku 2011. W 1990 roku bowiem animacja komputerowa nie była, wbrew temu co możemy sądzić, nie była, nie mogła być, nie było takich możliwości zapisywana cyfrowo. Komputery miały bardzo małe możliwości obliczeniowe. Produkcja animacji polegała na tym, że renderowała się klatka po klatce, następnie ta klatka była zapisywana, na taśmie wideo. Innymi słowy, na minutę komputer przez, nie wiem, czasami więcej niż 100 godzin renderował 25 klatek, żeby, żeby, które były zapisywane na taśmie i usuwane z pamięci komputera, bo ta pamięć była za mała, żeby być po prostu miejscem przechowywania cyfrowych plików. W związku z tym, choć dzieło ma origin. Źródło cy, cyfrowe, jego e, e, istnienie gwarantował tylko i wyłącznie nośnik analogowy. No i ten nośnik się oczywiście, e, e, zaraz tutaj popatrzymy. I popatrzmy na powiększonym obrazie, fragment zapisu z kasety betacam, która się też trzeba powiedzieć. Ten zapis wyjątkowo się postarzał. Też z uwagi tej, że ma bardzo wysokie kontrasty pomiędzy liniami a tłem, i po prostu one się jakby przekopiowują na tych, na, na tych mikroelementach, na których sygnał analogowy jest zapisany. Popatrzmy teraz, jak wygląda ten sam utwór zrealizowany w roku 2010. 2011-2012 następuje tu coś, co wcześniej określiłem jako chęć do idealizacji, ale w tym wypadku jest to jak najbardziej uzasadnione, ponieważ po pierwsze Środowisko muzyczne, kompozytorzy mają też zupełnie inną tradycję wykonania, tradycję z zapisu, tradycję interpretacji niż środowiska wizualne. Po drugie, ta oryginalna taśma z 1992 roku posłużyła tutaj jako partytura, na podstawie której animator komputerowy po prostu powtórzył wszystko to w, pełni, w sposób w pełni e, e, cyfrowy. No, i ten zapis się już, już nie zestarzeje. Ten zapis będzie, można zastanawiać się, po prostu jest w pełni, jest w pełni cyfrowy, można go dostosowywać już do rozmaitych, rozmaitych rozdzielczości. Być może w przyszłości, kiedy te standardy techniczne się jeszcze mocno zwiększą, będzie możliwość wykonania ponownie tego samego, wykonania tej samej procedury, czyli Użycia poprzedniej form, po, po, poprzedniej zapisanej formy jako partytury dla stworzenia formy nowej. Tyle o taśmach. Teraz chcę powiedzieć w ogóle przygotowałem wszystko, starając się pokazać dwa wybrane, bardzo odległe od siebie przykłady. To jest bardzo sławna w 1984 roku praca grupy Studio Azzuro. Pływa, Kilnotatore, Za dużo podróży do Heidelbergu. To jest cytat z tytułu książki. Wyleciało mi z głowy, wrócę do. do do tego yy, i yy, widzimy tutaj 12 zsynchronizowanych projekcji, a właściwie monitorów pokazujących postać pływaka płynącego jak po torze yy, 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 w basenie. E, 80, w 1984 roku ta praca została pokazana, pokazana podczas Biennale w Wenecji, w e, jakby aranżacji przygotowanej przez architekta, w aranżacji, która naśladowała basen, w którym te monitory się znajdowały, na dodatek były to nie, dwa, nie 12 monitorów, tylko 24, ponieważ ustawione były w dwa rzędy plecami do siebie. Synchronizacja w ten sposób dokonana była po prostu cudem sprawności technicznej w tym 1984 roku. Przez nawet wiele lat później nikt tego nie, nie powtórzył do, do, do tego stopnia. To są taśmy Yumatic, które Państwu pokazywałem, grane na 12, w jednej, na 12 e, e, playerach Jumatika i, i e, synchronizowane specjalnymi sprzętowymi synchronizatorami. Taki monitor ważył około 20 kg, ale sprzęt. Ten synchronizacyjno odtwarzający, nie licząc kabli, ważył kolejne 35 kg. W związku z tym, pokazanie takiej linii, możecie Państwo to sobie łatwo obliczyć, to jest ćwierć tony sprzętu technicznego. Poza tym, e, projekcję trzeba było zatrzymywać, ponieważ ona od czasu do czasu się oczywiście desynchronizowała. No, i to jest przykład dzieła, które zostało w bardzo poważnie, jakby e, e, z, z, zmieniało się, ponieważ. Ponieważ w latach 90. artyści ze studia Curo, to, która była wtedy naprawdę jedną z bardzo takich istotnych grup, nie tylko w obszarze mediów, ale w ogóle jedną z głośnych grup w sztuce współczesnej, przełożyli ten, te zapisy na płytę, na płyty laserowe, na, 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 na la, la, laserowe dyski wideo technologię bardzo jakby taką chwilową dzisiaj na dobrą sprawę nieużywaną, nie, nie, nie która sławę niewielką, ale jakąś tam zdobyła, ponieważ koncerty zespołów rockowych po prostu wydawano na takich właśnie płytach przypominających lo, lo, long play e. W roku 2006 Podczas sympozjum IMAI Intermedia Art Institute w, w Düsseldorfie uczestniczyłem właśnie w, ta, w, w sympozjum, na którym, na którym omawiano sposoby rekonstruowania tego by, by, dzieła. I otóż nie jest specjalnie istotne, czy to dzieło jest by, wyświetlane z Pliku by, by, wideo, czy spłyty laserowej, czy tak jak tutaj w tym 2006 roku, po prostu jako synchronizowany z jednego komputera wiązka 12 y, y, m, MPEGów, czy, m, m, MPEGów czwórek. Natomiast co jest niebywale istotne tutaj, mianowicie te monitory. Te monitory, bo zauważcie Państwo. To są monitory jeszcze sprzed ery Trinitonu Trinitronów Sony, to są monitory wypukłe, których ekran wystaje poza obudowę i tworzy pewną absolutnie unikatową perspektywę. To samo dzieło oglądane na płaskich monitorach traci połowę ze, ze swojej jakby ze swojej swoistości. A pokazane na projekcjach wideo, bo też, bo, bo też takie próby zostały dokonane, po prostu w ogóle wygląda bardzo źle, bo w ogóle nie, 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 nie wygląda jak nic specyficznego. Tutaj zachowanie jedności dzieła w, jakby gwarantuje ten dyspozytyw, którym, na którym dzieło pokazywane jest widzowi. W tym wypadku zestaw 12. Monitorów o wypukłych ekranach, robiących coś w ogóle specjalnego, samą przestrzenią od, od odtwarzania. Inny przykład to przykład z naszej wystawy z 2008 roku wystawy Nam Jun Pike Driving Media. Ta wystawa była pierwszą retrospektywą, pajka na świecie po jego śmierci w 2006 roku, a praca, którą oglądamy, która nazywa się Road 66, pochodząca z prywatnej nie, nie, niemieckiej kolekcji, była w ogóle pokazana po raz pierwszy. No, i znajdź odpowiednią ilość różnic, prawda? To jest zdjęcie, które pokazuje na wystawie we Wrocławiu. Pokazuje tę, tę, tę rzeźbę z użyciem motorynki, 14 monitorów. No, i widzimy, że głowa tutaj raz działa, raz nie działa. Mianowicie. Ten monitor, którym, który był głową jeźdźca, psuł się. No więc powinien wymagać wymiany. Niemniej jednak, Pech chciał, że tenże monitor jest pokryty przez artystę barwnikami, jest pokryty farbą. Innymi słowy, zawiera coś, co jest tutaj bardzo, bardzo istotne. Ślad jakby tej bezpośredniej jeszcze ingerencji, ingerencji artysty. No, pokażę Państwu. No więc, a jak działa ta głowa? To widać, że już, już prawie za chwileczkę się po prostu to rozpadnie. No i tutaj kolekcjoner nie miał środków na, na e, e, w rekonstrukcję tego. Tu w, widzimy tutaj dokładnie, jak to wygląda. Nie miał środków na, na e, jakby taką bardzo subtelną rekonstrukcję na wymianę ekranu w środku, ale akurat ten w tym modelu telewizora po prostu ta wymiana była prawie nie, niemożliwa. Ta praca została w 2015 roku sprzedana w Hongkongu. W sumie nie za jakąś gigantycznie wielką kwotę mniej, mniej więcej miliona 600 tysięcy licząc w, w złotówkach. Jak na dzieło klasyka to powiedziałbym zupełnie niedrogo. Nie, nie, nie ale nabywca zobowiązał się do tego, że ono zostanie. No nabywcą była najprawdopodobniej koreańska instytucja. Nie jest to pewne do, do końca. Tego dzieła nie ma w tej chwili nigdzie w, w, w żadnej ekspozycji. Ale najprawdopodobniej, jeśli to, jeśli to, kupił, jeśli to kupił nam Namjoon Pike Art Center, to dokonają po prostu tam rekonstrukcji z użyciem po prostu w pełni profesjonalnych jakby sił, którejś z koreańskich korporacji typu LC czy innej pracującej z techniką, techniką projekcyjną I na, pewno, i na pewno tutaj to dzieło, kiedy trafi z powrotem na ekspozycję, będzie miało, będzie miało zachowaną i oryginalną formę i jednocześnie... Nowy ekran. Ale to jest też, też kwestia, która pokazuje, jakich wyborów należy do, do, do dokonywać. Co, co znowu jest istotą dzieła? Co stanowi o jego, co stanowi o jego to, tożsamości? E, e, kolekcjoner uważał, że o tożsamości świadczy forma. Jeśli jakaś część nie działa, w tym wypadku nawet tak istotna jak, jak głowa, Należy się z tym, się z tym e, e, pogodzić i czekać na moment, w którym technologia pozwoli to e, e, naprawić bez ingerencji w materialność pozostawioną w dziele przez artystę. Przejdźmy do instalacji komputerowych. To jest Jeffrey Shaw. No to, a, absolutny klasyk, absolutny klasyk e, e, sztuki interaktywnej. Jego praca, The Legible City, to czytelne miasto, by, rozwijana w roku 89 do roku 1991 znajdująca się w kilku kolekcjach, między innymi w kolekcji Centrum Firkundsund Medien Technologii w Karlsruhe. Praca. Która jest stacjonarnym, a w każdym razie nieruszającym się rowerem, na którym siada jeden użytkownik, kierując i, 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 i kręcąc pedałami, porusza się po mieście. Przed nim jest ekran, z którym może wybrać plan jednego z trzech miast to co to jest Amsterdam. To jest Manhattan i to jest Karlsruhe. To są, to jest praca zrealizowana na komputerze Silicon Graphics. To na bardzo jakby ważnych, niebywale wyrafinowanych konstrukcjach służących jakby tworzeniu światów graficznych i interakcji światów graficznych. Cała hollywoodzka produkcja lat 90. z efektami specjalnymi, wszystkie terminatory, wszystkie parki jurajskie i tym podobne produkcje istnieją dzięki komputerom Silicon Graphics, na których, na których efekty zostały stworzone. Tutaj jest komputer Silicon Graphics, który też trzeba powiedzieć był dosyć drogi, ale nie jest to jakiś na, najnowszy model. To był to był Silicon Graphics Iris, komputer, który kosztował wówczas w granicach kilkunastu tysięcy dolarów. Napisany został specjalny program. Miasto składa się, jak widzimy, ze słów. Jest to dokładny na plan miasta, na każdego zostały nałożone słowa, sentencje, zdania. Jazda rowerem po mieście jest czytaniem. Te te teksty, są w każe, te teksty są po holendersku, w wypadku Amsterdamu, my, my, angielski, my, Manhattan, niemiecki, my, my, Karlsruhe. No i w, y, 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 komputerów Silicon Graphics nie ma już. Nie, nie produkuje się ich mniej więcej od lat d, 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 20. Centrum Firkunstów Medien Technologii od lat mniej skupuje po prostu wszystkie pojawiające się gdzieś na wtórnym rynku komputery Silicon Graphics, ponieważ ma dużą bardzo kolekcję prac, które zostały wyprodukowane właśnie w latach 90. i wymagają tych komputerów. Natomiast programista, który. W tym w tych początku lat 90., czy na, na przełomie lat 80. i 90., wykonał ten program, jest dzisiaj dosyć, znano, dosyć znanym programistą w, w, w Niemczech, i do niego zwrócono się z takim pytaniem: ile kosztowałoby napisanie programu na współczesny komputer? No i on podał dwie ceny. Jeśli to ma działać mniej więcej tak samo, czyli jeździmy rowerkiem, poruszając się po, po przestrzeni te, tekstowej, to taki program można napisać w 3 tygodnie i on będzie kosztował 5000 euro. Ale jeżeli będziemy chcieli stworzyć program, który będzie działał dokładnie we wszystkich niuansach, jak ten, wymaga to 3 lat, 3, 3 lat pracy i nie będzie tańsze niż 100 tysięcy euro. Ponieważ każdy element będzie musiał zostać zbadany i do każdego zachowania, do, 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 do wszystkiego, co jakby dla normalnego widza być może nie będzie nawet widoczne w, w, tym, w, tym, w, tym, w tym obcowaniu z, z dziełem, będzie to po prostu różne od tego, co jest oryginalnym. Co jest oryginalnym działaniem tego dzieła z lat 90. Póki co w Karlsruhe możecie Państwo oglądać, jeszcze działający na komputerach Silicon Graphics tę te, instalację prawdopodobnie przez kilka lat jeszcze, uda się te, udaje się udawać się będzie te komputery po prostu. E, 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 na, naprawiać, no ale w pewnym momencie przyjdzie konieczność, gdzie, ko, przyjdzie konieczność po prostu wyboru. Czy za 5000, czy za 100 kilkadziesiąt tysięcy euro. A trochę taki polski wątek teraz. Ken Feingold to znowu klasyk. najpierw sztuki wideo w latach 70., 80., później. Klasyk interaktywności. To jest jeden z artystów, którzy jako pierwsi działali w obszarze artificial intelligence. Pod koniec lat 90. był on częścią grupy takiego międzyuczelnianego, powiedzmy, i multidyscyplinarnego zespołu pracującego nad algorytmami sztucznej inteligencji. W związku z tym był jednym z pierwszych artystów, którego dzieła wykorzystywały sztuczną inteligencję i to w czasie, kiedy po prostu nie było na dobrą sprawę żadnych jeszcze dostępnych programów, których można by wykorzystywać komercyjnie, tak jak się to, tak jak się to, robi, tak jak się to robi dzisiaj. W związku z tym, i podczas wystawy w 2014 roku, a właściwie w drodze na wystawę w 2014 roku do, do Gdańskiej Galerii Sztuki, sprzęt komputerowy, łącznie z programami oryginalnymi, został ukradziony z, ukradziony z kontenera. Powstała sytuacja, w której pokazano te rzeźby, tak jak na tym obrazku, tutaj w, w środku, e, jako obiekty, e, ale nie żywe. Wystawa miała tytuł Ukradzione Figury Mowy, bo taki miał mieć tytuł oryginalnie, a zaczęły mieć figury mowy e, 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 ukradzione głosy. No i wiecie co, i powstała teraz sytuacja, kto za to odpowiada, i jakie są, i jaki jest i jaki jest koszt naprawy. I teraz, i teraz tutaj dzięki Pawłowi Jańskiemu z naszego zespołu, który był powołany jako biegły, mogłem też zobaczyć tutaj materiały, które, które e, e, towarzyszyły tej sprawie przez długie lata. Przewoźnik wycenił straty na 6,5 tysiąca dolarów, artysta wycenił straty na 105 tysięcy do, dolarów. No i jednocześnie z pełną świadomością tego, że są rzeczy, które są nie do odtworzenia. Nie, nie do odtworzenia. Feingold, który jest jednocześnie, to trzeba te, te, też powiedzieć, certyfikowanym e, e, shrink, no, psy, psychoanalitykiem. O, e, e, który też te psychoanalityczne wątki zawiera w swoich pe, pe, pracach. Wszystkie jego dzieła są w pewnym sensie autoportretami, do których on się, do, 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 do których się odnosi. Tutaj Tak to powinno działać. Rzeźby animatyczne, Program syntezymowy. Dialogują po prostu trzy charaktery, ten właśnie zwierzęcy, roślinny i mineralny, dyskutują na temat obiektu, który stoi, który jest przed ich oczami. To jest generowane za pomocą oryginalnego wówczas, w sumie stworzonego przez Feingolda i jego współpracowników z różnych instytutów, programu. Tego programu się już dzisiaj też i nie, nie odtworzy. No, w każdym razie nasz e, e, ekspert bardziej przyznał rację, rację artyście, trochę zrewidował zre, zre, e, e, nie, nie, niektóre pozycje, ale i tak te, 70 tysięcy dolarów artysta powinien dostać i doszedł do, do ugody, i od 2002 roku dzieło jest odrestaurowane, ale na pewno nie było możliwości pełnego odrestaurowania, ono działa, dialoguje, ale już za pomocą innego programu e, e, animacyjnego. No, jesteśmy w Krakowie, w związku z tym e, e, muszę pokazać też Senstera, który obecnie znajduje się w Krakowie na AGH, a, a Akademia miała też swój udział w, w odtworzeniu tej, tej pracy. Senster został stworzony przez Edwarda Ichnatowicza polskiego artystę mieszkającego w Anglii, który po prostu po, po, po wojnie nie mógł wrócić do Polski i był dosyć znanym artystą. Philips zamówił u niego do pawilonu w Eindhoven rzeźbę cybernetyczną, Sterowaną komputerem Philips. Mamy tutaj po, po, ta ilustracja z tekstem pochodzi z książki Edwarda Schanchena, chyba największego kompendium w tej chwili, jeszcze choć wydanego 10 lat temu sztuki elektronicznej. W tym czasie jak Edward pisał tę i o tej, o tej instalacji uchodziła ona za bezpowrotnie za, za zaginioną. Popatrzmy to tutaj jak to by działało. Dzisiaj jest trochę materiałów, dzisiaj jest trochę ma, ma, ma materiałów archiwalnych. No widzimy zatem rzeźbę, która ma charakter cybernetyczny, która, ma, która jest interaktywna, która w jakimś sensie jakby tę cybernetyczność łączy już z Takim e, e, prekursorstwem e, b, Artificial b, b, Life, to jest też prekursorstwo sztucznej b, b, inteligencji. E, e, sensor reaguje na głos. Se, reaguje na głos e, e, i. Był pokazywany mniej więcej przez cztery lata. Następnie wiecie państwo, jakby cybernetyka i, i, i przestała, być, przestała być jakby takim znowu gorącym tematem, w połowie lat 70. zaczęto trochę innymi ideami żyć. Ta ekspozycja Philipsa zmieniła się na nową, od tego momentu dzieło zaginęło, ale zostało odnalezione w 2017 roku, stojące na właściwie wybrzeżu w Holandii, na prywatnej posiadłości notabene jednego z przyjaciół Edwarda Ichnatowicza. Innymi słowy, zostało odnalezione, została odnaleziona konstrukcja. Oczywiście była w różnym stanie, ale jej mechanikę udało się bardzo łatwo odtworzyć, ponieważ okazało się, że te urządzenia techniczne lat 70., jakieś pneumatyczne, hydrauliczne, e, 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 siłowniki, są po prostu produkowane do dzisiaj, ponieważ one już wtedy były, do, po prostu ta technologia doszła do doskonałości. Ona się nie rozwija e, b, b, bardziej. E, e, w związku z tym kupowano nawet tych samych producentów modele, Produkowane do dzisiaj. No ale komputera i programów już oczywiście nie było. W związku z tym, w związku z tym, e, e, zostały one napisane w, w, współcześnie właśnie. Pod kierunkiem jakby kuratorki Anny Olszewskiej, przez programistów, ale też w dużym, jakby, multidyscyplinarnym zespołem też z artystami sztuki mediów z wydziału, z wydziału Intermediów. No i Praca została pokazana przez nas na WRO w 2019 roku. No to znowu jakby taka pierwsza, znowu muzealna po latach prezentacjach. No i teraz co widzimy tutaj? Widzimy tę, tę samą konstrukcję. Która jest interaktywna, która zachowuje się w taki sposób, który został przeanalizowany z zapisów wideo. Różni się trochę głową, ponieważ sama głowa się po prostu nie zachowała. Została od, odtworzona, dlatego też funkcjonuje pod dwoma nazwami senster i re. Senster. Widzimy zatem, że dzieło w jakiś sposób zachowuje swoją tożsamość, zachowuje e, e, najistotniejsze swoje cechy, pomimo tego, że znaczna część, no, cały komponent cyfrowy, cały komponent programistyczny jest nie tyle odtworzony, co stworzony na nowo. Bardzo piękne dzieło. Ono jest chyba nadal do oglądania w tej chwili w jednej z hal warsztatowych Akademii AGH w Krakowie. Prace mieliśmy pokazywać zaraz potem w Japonii, no ale, ni ale niestety wybuchła pandemia i, i te projekty, i ten projekt zagranicznych wojarzy Senstera na razie, musieliśmy, na razie musieliśmy zawiesić, ale odtworzenie Senstera, który znajdował się przez długi czas na liście Tate Modern, na stworzonej przez niej liście prac zaginionych i to nie zaginionych w wyniku wojny, tylko, tylko po prostu zaginionych w niewyjaśnionych Okolicznościach. są jakieś domysły w jaki sposób się stało z tą pracą? Gdzie ona została odnaleziona? Ona została ona po prostu została wywieziona z tego z e, e, Pawilonu, nikt jej nie chciał. Wziął ją po prostu, b, 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 przyjaciel b, artysty, postawił u siebie w, no nie powiem w ogrodzie, bo miał wielką po, po, posiadłość. I w sumie myślę, że powinniście Państwo tutaj Annę Oszeską też zaprosić z prezentacją, bo to jest niesamowita prezentacja. Została przez nią, i to jest też bardzo ciekawe, odnaleziona dzięki skanowaniu fotografii komputerowych, satelitarnych. Ona po prostu odnalazła to, analizując zdjęcia cyfrowe, ponieważ założyła, że być może to dzieło gdzieś stoi. Ono zostało słucham kuratorka. Ona to dzieło zostało, to też chcę powiedzieć. To dzieło zostało zakupione, jest legalną własnością w tej chwili e, e, Akademii Górniczo-Hutniczej. Oczywiście zachęcam do zadawania pytań, ale z mikrofonem ja podejdę, no bo to się nie zapisze i później w zapisie będzie tylko Odpowiedź. Dobrze, ale to tutaj zmierzamy już ku, ku, ku końcowi. Chcę teraz pokazać dzieła cyfrowe, które same w sobie nie uległy żadnej destrukcji, które są zapisane na nośnikach cyfrowych, a których szczerze powiedziawszy nie da się dzisiaj odtworzyć. To są CD-ROMy. W latach 90. CD-ROM. Dawał jako nowy wówczas nośnik, dawał możliwość tworzenia aplikacji interaktywnych. Pojawiły się zarówno komercyjne produkty na CD Romach, jak i artystyczne. I tenże właśnie a, 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 to centrum Firkunsów Medien technologii razem z wydawnictwem KANZ wydawało w latach 94-99. Coś, co się nazywało Art Intact, Artist Interactive CD-ROM Magazine. Każdy krążek podzielony był na trzech artystów, którzy dostali, do, dostawali dokładnie taką samą pojemność pa, pa, pamięci. Były to albo dzieła całkowicie oryginalne, albo wersje dzieł, albo wersje instalacji. Ale w każdym razie istotą tego było, że oto otrzymujemy dzieło sztuki medialnej. Możemy, które możemy kupić, odtworzyć na swoim komputerze. Pierwsze wydanie Art Intactu rozeszło się dosyć szybko. Nakład wynosił 2000 egzemplarzy. W latach wczesnych 2000 ZKM wydał kompletną reedycję, korzystając już z nowego nośnika o dużo większej pojemności na DVD-ROM-ie. W obydwu wypadkach dzieła te nie nadają się do odtworzenia. Dlaczego? E, dlatego, że wymagają programów, które nie są w ogóle dzisiaj w, w, w użyciu. Jak Państwo wiecie, pojawiają się to coraz nowe b, b, programy. Updateujemy je bardzo często, nawet nie mając świadomości, że je updateujemy bo komputery je updateują w p, tle. I na przykład, żeby odtworzyć ten, ten CD-ROM, trzeba mieć QuickTime 3, a dzisiaj to nie wiem, chyba się używa QuickTime 11, czy od QuickTime 7 nowe wersje programu nie są kompatybilne z wcześniejszymi. W związku z tym, co można zrobić? Ano, trzeba mieć komputer niezapdatedy. I jak Państwo widzicie, ma, tu jest moje zdjęcie z takim komputerem, ale mam bardzo smutną minę, taką sceptyczną, ponieważ wszystko by było dobrze, gdyby nie to, że nie mam ładowarki do tego komputera. Gdy ktoś z Państwa miał ładowarkę do iBooka 3G3 produkcja grudzień 99, to Byłbym bardzo szczęśliwy. Rozmawiałem z Ryszardem Kluszczyńskim też na, na temat jego doświadczeń, i Ryszard mówił, powiedział mi o tym: Tak, ja trzymam, mam jeden G4, którym, na którym jeszcze, na którym jeszcze można, to, można to odczytać. W wypadku komputerów, pc potrzebny jest komputer SX386. Takiego komputera Państwo chyba nigdy nie widzieli. To jest komputer, który miał szybkość procesora 33 MHz. Dzisiaj ta prędkość komputerów jest niemal tysiąckrotnie wyższa przy, przy y, czterordzeniowych y, procesorach y, y, Macintosza. To oznacza również, że nic nie będzie na tym komputerze działać tak jak powinno, ponieważ każdy niewielki ruch będzie po prostu tysiąckrotnie przy, yy, przyspieszany. No w związku z tym e, e, trzeba mieć naprawdę niezupdate'owane programy na starych, działających jeszcze komputerach. Ja mam wielką nadzieję, że mi się jednak uda kupić wreszcie dobrą ładowarkę. Ostatnią, którą ściągnąłem niestety nie była dobra. E, ale nie tylko... Nie tylko dzieła nagrane na dawnych no, nośnikach, mają kłopot z by, istnieniem. To jest dzieło właściwie całkowicie z punktu widzenia na, naj, najnowsze, które, które dzisiaj po, pokazuje z 2012 roku e, e, nosi tytuł Junk Space. Jest to instalacja, która w czasie rzeczywistym pokazuje śmieci kosmiczne, które znajdują się nad naszymi głowami i jednocześnie została stworzona jako aplikacja dostępna na App Store i ta aplikacja działała na wszystkich smartfonach mniej więcej do roku 2015. Późniejsze przestały Przestały obsługiwać. W związku z tym ta praca była jeszcze przez pewien czas na App Store dostępna, ale mogli ją załadować tylko ci, którzy mieli, którzy mieli starsze e, 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 m, modele, a w 2017 roku została z tego App Store'a po prostu usunięta. Chcę. Po Okay. So the project tego, also to... is, uh, it was realized as an app in 2012, and so I have a, a demonstration of the app here. It actually is um, location specific, and um, as you move the iPad, it will show you a debris overhead, or it aligns with debris overhead. And when you go, when I go like this, it's uh, debris that's on the other side of the Earth. So it's just like an astronomical app that you would, you probably have experienced. Um, you can also. Um, in, in the app, the advantage is that you can actually tap on the name of the the piece of the de debris that's in the middle of the screen. Appears at the bottom, and when you uh, tap on it, it takes you to a database that tells you what country launched it, what year it was launched, um, and. Um, The, uh, the name of the, the satellite. It's, it's kind of interesting that uh, when we made, we made this app, it really needs to be updated and actually um, it's not been updated, so it's, it's actually gone obsolete in terms of the. Przepraszam za błąd ortograficzny, który tutaj się w tłumaczeniu by zdarzył. <coughs> I tutaj powiedziałbym, istotny stał się czynnik ludzki. Po prostu duet, który to stworzył, rozstał się. W związku z tym e, 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 a artyści osobno nie byli w stanie e, e, tej pracy po prostu kontynuować indywidualnie. W związku z tym mamy rzecz, która wydawałaby się, spełnia już wszystkie współczesne e, 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 standardy dotyczące właśnie e, e, cyfrowości, komunikacyjności, dostępności rozpowszechnienia, a okazuje się, że i tak pojawia się zupełnie nieoczekiwana przeszkoda, która sprawia, że i to dzieło staje się przestarzałe i staje się takim właśnie junk space'em. Mierzamy do końca, więc pokażę jeszcze jedno dzieło, które wydaje mi się bardzo istotne, to jest praca z 96 roku znowu ta taka cyberprzestrzenna, czyli przeznaczona dla internetu, dzieło Oli Lialiny, dzi dzisiaj chyba najbardziej znanej e, twórczyni e, net artu, a w każdym razie ta praca. My Boyfriend Came Back from the War jest chyba najczęściej dzisiaj opisywaną. Ja miałem tę okazję, że w 97 roku byłem w Bauhausie w Dessau na rezydencji razem właśnie z Olą Lialiną i artystka prezentowała mi tę pracę no, niecały rok po, po, po powstaniu. I w związku z tym jestem jedną z niewielu osób, które wiedzą, jak ta praca działała rzeczywiście w y, 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 czasie, kiedy, kie, kiedy powstała. Natomiast zaczęła być popularna, zaczęła być opisywana wtedy, kiedy już nie istniała. Y, y, znajdzie się naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo opisów te, te, tej pracy stworzonych kilkanaście lat. Po tym, jak przestała być do, d, dostępna. Dlaczego przestała być dostępna? Mianowicie, stworzona była znowu na program Netscape Navigator, o którym Państwo nawet, na, nawet nie, nie wiedzieliście, że d, d, taki istniał, który był najpopularniejszym prog programem, zanim z nieuczciwymi praktykami Microsoft doprowadził do wprowadzenia. Explorera, darmowej przeglądarki, która sprawiła, że, że Netscape w ciągu kilku lat stracił po prostu wszystkich u, u, użytkowników. No i e, e, co robić z taką pracą? Mianowicie e, przez wiele lat kompletnie nie, nie, nie istniała w, w żaden sposób, aż Organizacja Riseom Org, która powstała, zresztą jest jedną z najstarszych takich stowarzyszeń, była wcześniej po prostu pierwszą listą dialogową, jeśli można ta, 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 tak powiedzieć, środowiskiem, które się, które się po prostu zorganizowało w sieci artystów przede wszystkim. Mianowicie Riseom Org zrobiło emulator programu Netscape i ja go teraz chcę w, w, zainicjalizować. Jest dostępny w sieci, włącza się, tak wyglądał ten komputer, no i, i możemy, i możemy, i możemy dzia działać tutaj. Widać też, jak mały jest ten ekran, bo to jest ta, norm to jest ta ro rozdzielczość. Oryginalnie był to oczywiście pełen ekran komputerowy. Dziś ma po prostu za mało pikseli, żeby wypełnić, żeby, żeby wypełnić cały ten ekran. No więc mamy to, 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 to dzieło, mamy jakby emulację programu, która, który naśladuje działanie tego Netscape Nats, Navigator. Widać na czym dzieło po, po, polegało. Dawało rodzaj takiego bardzo wolnego, dużo wolniejszego niż tutaj ta emulacja następuje, bo, 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 bo właściwie w, te doświadczenia użytkowników netartu wczesnego to były zawsze takie, że nigdy nie byliśmy pewni, czy to dzieło działa, ponieważ transfer był tak wolny. Wówczas. W związku z tym było to bardzo długie oczekiwanie na pojawienie się czegoś nowego w okienku. No i widać, praca interaktywna, pewien rodzaj takiego właściwie znowu poematu wizualnego opartego na zdjęciach, na tekstach, jakby trochę na czacie, trochę na, trochę na rozmowie, trochę na pytaniach, budujący bardzo jakby znowu taką intymną, z, by wypowiedź. Ja jako jakby świadek działania tego w latach 90. mogę powiedzieć, że ta praca w sumie działa dużo lepiej na tym symulatorze niż, niż działała w rzeczywistości. No i zobaczę, czy uda mi się wrócić. Czy uda mi się wrócić? Nie udało mi się wrócić do. Prezentacji M może no nie, ale to i tak, drodzy państwo, była, była ostatnia y y praca, którą chciałem y y pokazać. Ma miałem jeszcze do pokazania planszę. Dziękuję y również z adresem kraj wrocenter.pl. Przez chwilę również po y pokazałem a mo, mo, może to zrobię jeszcze o, w ten sposób. Pokazałem e, e, coś, co było też naszym udziałem w, w archiwizacji. Myśmy zaczęli, e, e, korzystając z, z wielkich zasobów, które mamy, wydawać. Wydawać y, 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 pracę, digitalizować i wy, wydawać w publikacjach książkowych z jakby esejami i załączonymi płytami dy, y, DVD, wy, wydawać publikacje, ponieważ jakby istotne było to, że archiwizowanie, zachowywanie. Dzieł sztuki, to nie tylko zachowywanie tych poszczególnych obiektów, ale również utrzymywanie ich w cyrkulacji, utrzymywanie ich w obiegu. I właśnie te książki, które wydaliśmy w latach wczesnych 2000, od Monumentu do Marketu, czyli Sztuka Wideo i Przestrzeń Publiczna w Polsce, z dwoma płytami DVD w 2005 roku, w 2007 trzypłytową antologię. E, 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 obrazy energetyczne Józefa Robakowskiego e, e, i na koniec de, dekady by, e, ogromny zbiór pod tytułem Ukryta dekada polska sztuka wideo 85-95 z 70, chyba 7, zdygitalizowanymi i dostępnymi wówczas na, na DVD. Pracami no, historycznymi, pracami polskimi. No ale widzicie Państwo, DVD też należy do przeszłości. Od lat wydajemy takie publikacje. Widok w raw Media Art Reader. To jest numer chyba z 2014 roku. Ostatni, do którego załączyliśmy płytę DVD. Następne, historia instalacji wideo i historia instalacji interaktywnych, są publikacjami, którym towarzyszą po prostu rozbudowane strony internetowe, na których widać całą, całą de, de dokumentację. Najczęściej wczesnych. Wystawień klasycznych dzieł sztuki nowych mediów. No więc, jeszcze gdyby jednym słowem e, e, czy jednym zdaniem zakończyć to, tę prezentację, chciałem pokazać tutaj, że. Nie zawsze konserwacja, nie zawsze utrzymanie, nie zawsze rekonstrukcja dzieła związana być musi tak, jak w wypadku. Wyobrażam sobie tej, tej, tych dzieł tradycyjnych z utrzymaniem struktury y, 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 dzieła, które się ro, y, rozpada z jakiegoś powodu, bo są dzieła, które się nie rozpadają, które są, zachowują swoją integralność, natomiast nie ma środowiska programowego, środowiska sprzętowego, w którym by mogły funkcjonować. Innymi słowy, ta konserwacja dzieł nowych mediów również musi brać pod uwagę zachowanie w jakiejś postaci tych właśnie środowisk cyfrowych, programów, sprzętów, które, które te programy obsługiwały. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie Piotr, fascynujący wykład, mi ta godzina przeleciała no szybciutko i zachęcam oczywiście do zadawania pytań. O już proszę. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawy wykład, ja chciałem się zapytać idąc tropem trochę ostatniego przykładu o tą emulację właśnie. Mhm. I problem, to już pytanie mi przyszło przy przykładzie pracy Jeffrey'a Show z tymi, z tymi rowerami, którymi można jeździć po wirtualnej przestrzeni. Skoro tam jest problem w utrzymywaniu, przy życiu tych oryginalnych mhm. komputerów, dlaczego nie stworzyć emulacji, tak, żeby ten program oryginalny. Mm -hmm. bez pisania go na nowo, mm -hmm. mógł funkcjonować w emulatorze komputera Silicon Graphics. I tak samo dalej, problem z tym QuickTime'em, starą, starą wersją, mm -hmm. również można by uruchomić to w emulatorze. Obecnie praktycznie wszystkie popularniejsze sprzęty posiadają już swoje emulatory. Więc może właśnie tak jak tutaj NetScape był uruchomiony, no QuickTime'a również można by. Bardzo bym chciał, żeby to była prawda, jeśli chodzi to, ale ponieważ te płyty mają autoran, po prostu, one nie startują. Możemy korzystać z tego, możemy odtwarzać na przykład poszczególne, poszczególne jakieś treści medialne, jakieś kawałki czegoś, jakieś gify, powiedzmy, ale nie jesteśmy w stanie. Odtworzyć pełnej struktury dzieła. W związku z tym, cała rzecz na, na tym polega. No, jeśli mamy jakiś jeden plik yy, na, na QuickTime, to bierzemy emulator QuickTime'a 3 i, i to zadziała. W momencie, w którym jest cały program, jest cała jakaś architektura, która nie tylko tego programu wy, wymaga, oczywiście, ale odnosi się też i do bardzo wielu innych protokołów, które które może nie są tak spektakularnie nieobecne jak ten, jak ten QuickTime 3. Nie jest to proste. Proszę mi wierzyć, próbowałem tutaj różnych, różnych sposobów, ale tak jak, tak jak powiedziałem, ponieważ nie jestem konserwatorem, może popełniłem tutaj jakieś błędy również. Ponieważ ja, ja mam doświadczenie z emulatorem Komodora, który jest dużo bardziej prostym sprzętem, ale <grymne> tam mogę stworzyć obraz całej dyskietki, w tym przypadku na przykład, <grymne> i uruchomić obraz dyskietki w emulatorze stacji dyskietek, <grymne> który jest w emulatorze Komodora. I ta, <grymne> sam obraz tej dyskietki ona myśli, że jest uruchamiana na oryginalnym sprzęcie. I prawdopodobnie idąc tą drogą, y, oczywiście, jeśli istnieje taki program, no to, jest, to istnieje, mhm. jak nie trzeba by stworzyć, ale przy obecnej mocy obliczeniowej można by zasymulować cały ekosystem, tylko żeby tą jedną płytę odtworzyć. I liczę na to, że to nastąpi, bo, bo, bo jakby też przemysł gier zaczyna się tym interesować. I teraz, jeśli nastąpią takie inwestycje, jakby y, y, które. No, no będą musiały być kompleksowe i w tym przemyśle gier, że się nagle zacznie wyciągać jakieś płyty z, z, na, na jakieś gry na CD-ROMach z lat y y 90., to na pewno wtedy to też, zacznie, to, to też zacznie działać. Także nie mówię, że sytuacja jest kompletnie stracona. Mówię, że dzieło jest, czekamy na okazję. Może tą okazją będzie, jak wreszcie znajdę. E, e, ładowarkę do e, e, komputera G, G, G3. Może tą okazją będzie, jak trafię, właśnie na taki emulator, który, który będzie pozwalał po prostu odtworzyć p, e, płytę. Także istotne, ale cieszę się z tego pytania, bo też widzimy tutaj, że nie mamy tu też takich stanów na, na zawsze, ja, ja, jakby to powiedzieć że to jest sytuacja, która się, która się zmienia. I też istotne jest to, w momencie, w którym rekonstruujemy pracę, przyjęcie tego pułapu, do jakiego pułapu my rekonstruujemy. Czy my otwieramy tę rekonstrukcję również na jakby dalsze możliwe w przyszłości modyfikacje związane po prostu że ze, ze zmianą programów, technologii, urządzeń, etc. Jeżeli mogę, to ja jeszcze chciałem tak nawiązać do tego, bo być może jest tu, tutaj coś na rzeczy z tym małżeństwem, które się rozeszło w kontekście. Wydaje mi się też, że może być coś na rzeczy z energią, która jest potrzebna do przeprowadzenia takiego eksperymentu, jakim jest konserwacja czy wręcz restauracja takiego dzieła. I ta energia zaczyna być ogromna, potrzebna. Tak? To co wskazywałeś, że przemysł gier musiałby się włączyć, ale przemysł gier goni za innymi zajączkami, a na przykład jeżeli chodzi o emulację Quicktime'a, no to jestem tutaj w kolejce do Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez, przez znikanie tego Quicktime'a, bo na przykład do wersji siódmej on miał w sobie wbudowany ten QTVR. Czyli technologia w dwóch wersjach: Panorama i object. Object wielowęzłowy. Tego po prostu nie ma. Giną całe ekosystemy. Zresztą odrębnym tematem jest, że ginie cały czas internet. Internet po prostu wymiera w kolosalnym tempie, pod naporem różnych czynników. I no, takie pytanie troszeczkę filozoficzne, al, albo przydałoby <laughs> się namówić na, na taką refleksję filozoficzną, czy sztuka tego typu nie dezaktualizuje przypadkiem samą ideę konserwacji, bo konserwacja musi mieć nie tylko przedmiot, narzędzia, ale też taką, taką klientelę, ona musi być cateringiem do, do jakiejś potrzeby, do potrzeby trwania I, i czy ta sama potrzeba trwania w kulturze nie jest erodowana w tym momencie do takiego stopnia, że, że jakby ucieka nam ten, 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 ten cały temat. Niesamowicie ciekawy problem. Z drugiej strony powiedziałbym, że mamy też… W, w tych mechanizmach szeroko rozumianej kultury współczesnej, to, że jednak niesamowicie dążenie do akumulacji, do akumulacji treści, do, do tego, że te treści, że do tych treści wracamy z, z różnych powodów. I to jest rzeczywiście kwestia tego, czy takie powody, czy takie powody będą. No ale z drugiej strony ja osobiście też byłem naprawdę zdziwiony w tym, tym powrotem zainteresowania netartem znanym z opowieści głównie. Badacze, naprawdę bardzo wielu badaczy net artu nie miało możliwości kontaktu z dziełami netartu wtedy, kiedy one były... Prawdziwe, kiedy występowały. Zainteresowanie netartem, net, net właśnie, nie wiem, historyków sztuki, teoretyków, przyszło naprawdę bardzo późno, kilkanaście lat po wygaśnięciu. No Netart net właściwie był, był żywym kierunkiem między piątym a 1998 rokiem. Jednym z o, takich ostatnich wielkich dzieł netartu była kradzież. Y, y, była kradzież przez Włuka y, y, Kosika website'u z dziełami dokumenta y, 10 w roku 1997, gdzie artysta w ogóle Włók Kosik y, ośmieszył ideę zamykania wystawy, która miała, która była internetowa, no, po, 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 po prostu. Także, także y, y, te, to. To, co się pisze właśnie net.art to jest takie zjawisko historyczne, które gdzieś między 1995, 7 czy 8. rokiem by istniało, a zaczęło jako, jako obszar zainteresowań badawczych pojawiać się dopiero w okolicach roku 2010. No więc. Jeśli to się po, po, pojawia, siłą rzeczy, odpowiedzią na to było też stworzenie przez Rizomorg tego właśnie y, 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 emulatora. To dosyć prosta praca, więc nie wymagało jakiejś gigantycznej, nie wymagało to jakiegoś e, e, gigantycznego researchu i gigantycznego wy, 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 wysiłku. I, w ramach, i, i, I dzięki temu ta praca po prostu może być oglądana dzisiaj w w sposób, który daje pojęcie, czym, czym ona była. E, e, moim zdaniem, w sposób taki trochę wyidealizowany. Ale to jest już o, osobna opowieść. Ja bym tylko jeszcze chciał dodać, jako konserwator, że y, odnieść się troszkę, że konserwacja w sumie, zwłaszcza konserwacja sztuki współczesnej, nie tyle polega na zapewnieniu trwania. Czyli zakonserwowaniu dzieła, co o zapewnieniu trwania tego dzieła w zgodzie z jego y, artystyczną koncepcją. Jeśli w tej koncepcji jest zapisane, że ma się rozpłynąć w internecie, ma przestać działać, jest efemeryczne, to konserwator właśnie powinien tego dopilnować, powinien na to pozwolić. I czasem może nawet y, stanąć, y, y, m, może musi, musi się sprzeciwić tym, którzy by chcieli zakonserwować to dzieło na Amen. Utrwalić tak, żeby istniało po wieki, wieków. Ale myślę, że żyjący artyści mają tutaj też trochę do, do powiedzenia. I to jest też, wiecie Państwo, zamiary artystyczne, intencje zmieniają się. Ja nie mówię w kontekście dziedzictwa takiego, już, które odeszło trochę. Tak, ale akurat słuchajcie, no, za wyjątkiem June Pajka. I za wyjątkiem Edwarda Ichnatowicza, wszyscy ci artyści, których pokazałem dzisiaj, są artystami żyjącymi. Są artystami, którzy, których kariera się jakoś rozwija. Dla wielu z nich to, co te rzeczy efemeryczne, okazało się być szczytowymi dziełami ich kariery. No i oni też, trzeba, myślę, można to zrozumieć. Nawet jeśli początkowo uważali, że to jest coś takiego, co się ro, 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 rozpłynie e, nagle mają jakby kawał swojej tożsamości, której, e, której bronią. Dlatego tą koncepcję badamy, to nie jest tak, że raz zapisana w marmurze i koniec. Koncepcja artystyczna się, Z, oczywiście. To jest też lubada się. materialnej Myślę też, że, że jakby też jeszcze absolutnie tutaj jest to coś, co na, na, na jakby bardzo ważnego, na, na co Pan zwraca tutaj uwagę. Sam się zastanawiam, jak z tą ulotnością jest. Oczywiście, interpretacja, tak jak powiedziałem, własnych intencji też się bardzo. Bardzo z, y, 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 zmieniają, no ale wiecie co? No, są też tacy artyści, którzy zniszczyli swoje dzieła. Należy do nich na przykład Zbigniew Libera, który zniszczył swoje e, prace by, wideo, wszystkie. No ale potem się ucieszył, jak się okazało, że, e, że Jerzy Truszkowski miał ich kopie. I dzisiaj znamy te, te prace z ich kopii, sam Libera się ich nie, nie wypiera. W związku z tym mamy tutaj taki akt też i de, de, destrukcji, ważny dla tego momentu, jakiegoś właśnie zwątpienia, też takiego, yy, yy, które może się każdemu by, artyście w, yy, by, z, z zdarzyć. I może mieć bardzo dramatyczne przejawy. No ale, 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 ale to jest coś takiego, zachowując jakby w pełni konsekwencje i zniszczenia, i ucieszenia się z tego, że te prace jednak się nie zniszczyły całkowicie i że między innymi też taką, nie wiem, pracę, jak się tresuje, dziewczynki można było sprzedać do kolekcji Tate Modern kilkanaście lat temu. Tak odnosząc się do tego, jak Pan zakończył wykład, ja się nie orientuję, ale czy są jakieś takie instytucje, muzea, które skupują sprzęt i jakby muzea techniki, czy właśnie sztuki współczesnej, które mają takie swoje nie wiem, sektory, w których, w których właśnie mają sprzęty, no bo na pewno dużo muzeów znaczy, duże muzea na pewno mają różnego rodzaju yy, i kolekcje, i po prostu nośniki, na których można odtwarzać różne dzieła sztuki, więc yy, może pan wie o jakimś takim, nie wiem, kolektywie, czy instytucji, organizacji, która właśnie skupuje tego yy, rodzaju różne nośniki z różnych czasów? Czy Myś... jeszcze czegoś takiego nie ma, czy, czy może to nie wiem, yy, powstaje czy są takie dyskusje na ten temat, no bo z tego co rozumiem, podsumowując ten wykład, taka potrzeba, taka nisza jest i jestem ciekawa, czy już ktoś na nią odpowiedział, czy, czy coś na... Pan wie na ten temat. Jeśli chodzi jakby poza kontekstem tylko, nie tylko w kontekście sztuki, ale może w kontekście mhm. też te samej techniki i technologii. Znaczy ja bym nie chciał odpowiadać generalnie, bo na pewno są muzea techniki, w których się po prostu wszystko co jest przejawem kultury materialnej, e, e, zbiera. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, jeśli instytucja ma zbiory medialne, skupuje na potęgę sprzęt do tego, żeby mogły być pokazywane. Na dodatek, na przykład. Takie monitory, jak pokazywałem, te, 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 te wypukłe, które były charakterystyczne dla, dla powiedzmy wczesnych lat 80., są produkowane przez niszowe firmy takie jak Hantarex czy takie jak Barco Vision i osiągają naprawdę potężne ceny i. Tutaj w 90, pewnie 9 klientem na te wyroby są instytucje sztuki mające zbiory, które chcą pokazywać. Tak jak Saint Pompidou, na przykład, czy jak Moma, czy jak Tate Modern, czy jak SF Moma, czy jak ZKM Karlsruhe, chcą pokazywać dzieła. Użyję tego terminu z muzyki barokowej w sposób historycznie poinformowany. To znaczy, nie chcą pokazywać prac wideo z lat 70. na projektorach, ponieważ te prace nie są, to nie jest ich środowisko. Że jeśli nie, nie chcą pokazywać ich na, na, na projektorach, to muszą pokazywać je na tych e, e, systemach, dla których zostały stworzone. Albo się te systemy jakby ma za, zachowuje wiecie monitory akurat te kineskopowe studyjne były wykonane, by one były zawsze bardzo drogie i właściwie są takie instytucje jak nie wiem jak Stedelijk m muzeum które mają sprzęty działające sp monitory przede wszystkim kupowane jeszcze w latach 80. ale oczywiście mają też nowe Robione na wzór y, 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 tamtych. Więc, więc to jest coś takiego. Ideałem, do którego, jak myślę, dąży większość i który jest coraz bardziej uświadamiany, jest pokazywanie na właściwym sprzęcie. Na właściwym sprzęcie, właściwej rozdzielczości. No. Y, y, Również był taki moment, w którym projektory wideo były bardzo specyficzne i nie nadawały się do, do, do komputera. Obraz wideoprojektora z lat 90. był zupełnie inny i powiedziałbym pod wieloma względami dużo ciekawszy, bo by zachowywał analogowość właściwą analogowemu monitorowi, a nie miał tej matrycy cyfrowej, które mają dzisiejsze które mają dzisiejsze projektory. Więc na przykład dla sztuki realizowanej, w, dla wideo realizowanego gdzieś tam w latach, w końcu lat 80., -tych, 90., -tych, kiedy pojawiły się pierwsze monitory wideo, idealnie jest kupować, czy, czy, czy odpowiednie, odpowiednie te projektory Projektory wideo, które są analogowe, które miały poznać się było po tym, że miały trzy lampy RGB, nie jeden obiektyw, tylko, tylko trzy lampy, które, które dopiero z synteza tych barw rzucana na ekran dawała obraz wideo. Myślę, że ta wiedza narasta bardzo mocno i po prostu te. Te e, e, standardy pokazywania e, są coraz bardziej wyśrubowane. I już naprawdę w poważnych instytucjach, naprawdę rzadko się zdarza, żeby praca wideo, taka właśnie robiona portapakiem, czy na, 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 na e, takiej jakości lat 70., była pokazywana jako projekcja. Co by jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu było normą. Nikt na to specjalnie nie, nie zważał. Dzisiaj wrażliwość na to, jak dzieło jest pokazywane, czy jest pokazywane właśnie w ten sposób historycznie poinformowany, rośnie. Może nie jest, nie jest jeszcze jakby to dominujący, dominująca praktyka, ale, ale sądzę, że to jest taka praktyka, która, która której świadomość, czy której waga będzie rosła coraz bardziej. A tutaj pokazuję sprzęty, które właśnie, przepraszam, w, w, włączyłem. My skupujemy. Mamy tutaj naprawdę wielkiej klasy, wielkiej klasy y, y, sprzęty, właśnie wideo Pro HD, y, y, cyfrowy zapis na taśmie y, y, magnetycznej i SVHS, taki telewizyjny SVHS, po prostu w swoim czasie to były to Rolls-Royce po prostu w, w, swojej, w swojej kategorii. Przepraszam, bo chciałem, nie chciałem przedłużać, ale mimo wszystko myślę, że to jest tak prowokacyjne wszystko, co Pan mówi do myślenia, bo jeżeli ja dobrze rozumiem, myślę sobie o, tym, o, o tych wszystkich implikacjach teraz, to implikacje tych problemów konserwatorskich są bardzo głębokie. Na przykład one wykluczają w, przysz w przyszłości, pierwsza, która mi przychodzi do głowy, wykluczają w przyszłości odkrycia dlatego, że osoba, której dzieła nie znalazły się w obiegu muzealnym, tak, żeby ktoś się pochylił nad kwestią jakby zabezpieczenia trwania w jakiejś formie takiego dzieła, to już nie, nie przekazuje to międzypokoleniowo w ten sam sposób, w których przechodzi szkic tuszem, nie? Nie będę tego I no Inna implikacja to jest taka polityczna, że jeżeli Polityka kulturalna jest jakaś w pewnym okresie i niektóre dzieła nie są muzyifikowane, no to, no to one się nie załapują. Inna jest taka implikacja, którą odczytuję między wierszami, to jest coś w rodzaju takiego dziedziczenia klątwy. Padło tutaj słowo -nyszowe. To jest bardzo ciekawe mówić o, o tego typu twórczości -nyszowa, kiedy widać wyraźnie, że za nami idzie pokolenie, które cały czas. Jest wpatrzone, mówi o 5-latkach, o 17-latkach, w YouTuba. I to, to akurat ta linia twórczości artystycznej jest najbardziej krucha, nastawiona na tego typu erozję. Tymczasem barokowe klawesyny mm -hmm. i. i, i, i martwe natury mają się świetnie, tak? ale, ale to pokolenie wchodzi w, w fascynacje, które będą oderwane od swojej własnej historii. I to jest bardzo ważne, to, te fascynacje, to, no, to jest problem z klasyką, z klasyką nowych mediów, która, która właściwie nie, nie, nie istnieje, ponieważ nigdy nie była, nowe media o tyle to niszowe jest jednak usprawiedliwione. Po prostu, wiecie co, jak rozmawiamy o, o pokoleniowych, o pokoleniowych do, doświadczeniach, to ludzie z mojego pokolenia, czy na przykład jak William Kentridge czy Lech Majewski, czy ja, mamy dokładnie jedno, jeden punkt taki, który który był jakiś nieprawdopodobnie ważny, było nim obejrzenie w telewizji filmu 8,5 Feliniego w 60. latach, czy coś koło tego. Takich doświadczeń w sztuce mediów nie ma, ponieważ one nigdy nie znalazły się w tak szerokim obiegu. W związku z tym, Mamy zautonomizowane audytoria o różnych, poruszające się różnymi prędkościami, różnymi trajektoriami. No i, i, i jest absolutnie bardzo istotne to, nawet jeśli to jest ex post, uświadamianie tej historii. Dlatego wystawy historyczne mają jednak swoje znaczenie i nie są tylko i wyłącznie powiedzmy sobie jakimiś archeologicznymi, w, w, w cudzysłowie odkryciami, ale na przykład obecna wystawa w Momie, otwarta chyba ze dwa tygodnie temu, o tym jak wideo art zmienił świat. How videoart Art Changed the World. Jest próbą pokazania istotności znowu. Całego tego doświadczenia artystów lat 70. i 80., bo ich prace nie są znane, ale ich praktyka po prostu była na tyle znowu promieniująca, czy na tyle rozpoczynająca nowe procesy, że jakby są uczestnikami tych procesów, pomimo, że dla większości współczesnych odbiorców są anonimowi i nieznani. To jest pierwsze. Po drugie, jednak istnieje cały, o, o czym nie wspominałem, jednak cały y, 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 youtubeowo wimeowski y, y, obieg y, prac. Istotne jest to, że właściwie większość tych prac, które tutaj po, po, pokazywałem, można znaleźć nawet w podobnych kopiach, na, nawet nie, w, nie, w niewiele gorszych, na, na Vimeo czy na czy na, na YouTube. W związku z tym e, część osób zna te prace właśnie oglądane w tym e, e, środowisku, które nie było dla nich prze, przeznaczone. Tym bardziej ważne jest, że w momencie, w którym trafiają one do instytucji sztuki, żeby były pokazywane w sposób który odróżnia ich funkcjonowanie, pokazuje inne jakości niż oglądanie z kopii cyfrowej z YouTube'a czy Vimeo. I myślę, że to jest o, o, oczywiście Myślę, że to, jest, że, że to jest nowa, absolutnie nowa, nowe wy, wyzwania. Możemy widzieć w nich wiele zagrożeń, ale wydaje mi się też, że niebywale istotne jest jednak stworzenie pewnych strategii, czy wyobrażenie sobie pewnych strategii, pewnych, pe, 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 pewnych jakby sposobów pracy z tymi. Tematami medialnymi, które jakby czasami po czasie nawet, ale będą, doprowadzą do uznania wartości niektórych dzieł. Co do tego, czy, czy rzeczywiście następuje to umuzualnienie, czy nie, to tutaj, sorry, że przeciągam, ale to znowu niesamowicie ważny problem. Ważne jest to też, że większość środowisk, tych nowo-medialnych, w momencie, w którym powstawały, to były środowiska samonapędzające się, nieinstytucjonalne. To były środowiska, które kumulowały własne energie i potrafiły z tych energii tworzyć pewne struktury. Na przykład struktury dystrybucji, jakimi są Electronic Art Intermix, London Video Access, już nieistniejący, nie, nie Chicago Video Data Bank. Nie istniejące już Montevideo, Amsterdam, to były na początku, jakby to powiedzieć, organizacje, które pomagały artystom dystrybuować ich dzieła. Miały po prostu artyści dawali tam kopie swoich dzieł, one, funkcjonowali, one funkcjonowały w różny sposób, były wypożyczane, jeśli były z tego jakieś dochody, dzielili to w, 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 między siebie i teraz te instytucje były pierwszymi które zaczęły się zajmować digitalizacją pierwszymi dlatego że w pewnym momencie po prostu było łatwiej było łatwiej e, 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 niż przygotowywać co jakiś czas nową kasetę U matic po prostu zdigitalizować i, i w latach 90. wysyłać już da, 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 daną pracę jako, jako di, y, DVD. Ale większość tych instytucji ma te oryginały, czy ma te kopie y, y, wzorcowe i one mogą być dziś użyte. I proszę mi wierzyć, jak się ogląda katalog właśnie. Y, 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 Electronic Art Intermix w Londynie, czy katalog Video Data Bank. Nie znamy dzisiaj 60-70% prac czy artystów, którzy je zrealizowali, ale one są. I teraz znowu istotne jest to, że to są miejsca, w których być może ktoś dokona jakiego, jakichś dalszych odkryć. My byliśmy bardzo zaskoczeni przy tym projekcie Ukryta Dekada, ponieważ no, byliśmy uczestnikami w większości wydarzeń w latach 80., -tych, 90. -tych. Wydawało się, że osobiście znam większość autorów, wydawało mi się, że tych prac z lat 80. to się znajdzie, no może ze 100 najwyżej. A tymczasem znaleźliśmy też przynajmniej drugie 100 prac, których w ogóle nie znaliśmy w tym czasie, w którym one po, powstawały, ponieważ artyści, ich autorzy, nie należeli do żadnych grup, nigdy ich nigdzie nie, 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 nie pokazywali. W związku z tym bardzo istotne też dla nas jest to, że ta cała pula 400 tam prac, które zostały zebrane, ona znajduje się w Wro, jest też dostępna dla, czy może być dostępna dla badaczy, e, e, historyków. A te prace, które z naszego punktu widzenia, już nie archiwistycznego, tylko kuratorskiego, były ciekawsze, zostały wydane na płytach DVD. E, e, no więc, no więc ja myślę, że, że te odkrycia są możliwe i będą możliwe dalej. Świetnie. E, super. E, fascynujące tematy, ale myślę, że wszystkim potrzebna jest mała przerwa. Tym bardziej, że za właściwie 15 minut, e, o ile się nie mylę, będziemy mieli kolejny wykład, na który gorąco zapraszam. E, Pani Dagmara Domagała opowie nam trochę o pracy z cyfrowymi archiwami. Myślę, że to też będzie szalenie ciekawe. Więc zachęcam do zostania, ale do przewietrzenia się. Dziękuję bardzo.